Pokój dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 2 października. Dzisiaj wspominamy w liturgii Kościoła świętych aniołów stróżów, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, każdy z nas posiada swojego osobistego anioła stróża. Pan Bóg przypisał dla każdego człowieka, również dla Ciebie, Twojego osobistego anioła stróża, którego zadaniem jest chronić Cię, ostrzegać, prowadzić, abyś doszedł do celu. I dzisiaj w Księdze Wyjścia Pan Bóg podaje taką instrukcję obsługi. Właściwie nie jest to dobre określenie, bardziej sposób postępowania z aniołem stróżem, abyśmy go słuchali, abyśmy szanowali Jego zdanie, abyśmy wiedzieli, jak to Pan Bóg nazwał, że w Nim jest imię moje, tak powiedział Pan Bóg. A więc On jest takim jak gdyby ambasadorem i przedstawicielem Pana Boga, aby Cię ochraniać. Wtedy, kiedy masz kłopoty, wtedy, kiedy Twoi przeciwnicy atakują Cię, to święty anioł stróż, który jest przy Tobie, stoi po Twojej stronie. I On nie da zrobić Tobie krzywdy. Nie będziesz samotny w tej walce. On zawsze będzie po Twojej stronie. Nigdy nie przejdzie na stronę przeciwnika. W dzisiejszej Ewangelii natomiast, kiedy Jezus stawia dziecko jako przykład pokory i przykład zaufania Panu Bogu, mówi, abyśmy żadnym z tych dzieci nie gardzili, ponieważ każdy z nich posiada swojego anioła i ci aniołowie zawsze dniem i nocą wpatrują się w oblicze Ojca Niebieskiego. Kiedy masz problem z jakimś człowiekiem, kiedy coś iskrzy w waszych relacjach i nie możecie się dogadać, jest taka praktyka. Można swojego anioła stróża wysłać do anioła stróża tego przeciwnika, bo każdy posiada swojego własnego anioła stróża, aby ci aniołowie stróżowie jakoś tam dogadali się po swojemu, aby wasze relacje uległy polepszeniu. Długo zastanawiałem się, kochani, czy powiedzieć o moim osobistym doświadczeniu anioła stróża, ale jednak zdecyduję się, obojętnie ile tam hejtów będzie pod spodem. Otóż było to tak. Kiedy byłem jeszcze w szkole średniej, pewnego dnia zapragnąłem, żeby z Łodzi wsiąść w pociąg, pojechać na Jasną Górę. Kiedy byłem na Jasnej Górze, oczywiście pomodliłem się i była msza święta, w czasie której kapłan mówił na temat aniołów stróżów. I mówił bardzo prowokujące słowa. Powiedział, anioł stróż jest po to, żeby Tobie pomóc, nawet w takich zwyczajnych, prozaicznych sprawach. I powiedział, jeśli chcesz, to możesz wypróbować swojego anioła stróża. Ja, kochani, długo nie myśląc, czekałem na pierwszą, lepszą okazję, żeby wypróbować mojego osobistego anioła stróża. I kiedy wychodziłem z Jasnej Góry, zobaczyłem, że mój czas na pociąg zbliża się i po prostu mam nie za wiele czasu, więc muszę się szybko śpieszyć, żeby zdążyć na pociąg, na który już miałem kupiony bilet. I kiedy tak schodziłem, pewnie wiecie, w takie podziemia, przejście pod ulicą, kiedy schodziłem, miałem zamiar zejść, to zobaczyłem, że po drugiej stronie ulicy jest lodziarnia, że jest dość długa kolejka do lodów, a miałem ewidentnie po prostu w tym momencie ogromne pragnienie na loda. I pomyślałem sobie wtedy tak, jest to doskonała okazja, aby wypróbować mojego anioła stróża. Powiedziałem do niego mniej więcej tak, nie zdążę stanąć w kolejce, kupić loda, dobiegnąć do stacji kolejowej, wsiąść i wrócić do Łodzi. Więc powiedziałem, aniele stróżu, zrób coś, abym miał loda i żebym zdążył na ten pociąg. Dzisiaj trochę śmieję się z tej sytuacji, która się zdarzyła, ale to, co zdarzyło się później, naprawdę było autentyczne. Mianowicie, kiedy wszedłem do podziemi, żeby przejść pod ulicą, kiedy wychodziłem i byłem akurat naprzeciwko sklepu z lodami, stanął przede mną chłopak, który był razem ze swoją dziewczyną i mówi, słuchaj stary, chcesz? Proszę, masz loda. Nie musisz za niego płacić. Wcale nie jest nielizany. Ja mówię, ale jak? Wiesz, bo jak kupiłem, ale nie wiedziałem, że tam na teren Jasnej Góry nie wolno wchodzić z lodami, więc weź po prostu. Jeżeli nie chcesz, to wyrzucę do kosza. Ja mówię, no chcę. I wziąłem i nie wierzyłem sam sobie. Przed chwilą prosiłem anioła stróża o loda. A tutaj staje przede mną chłopak i daje mi loda. Czyż to nie jest cud? Dzisiaj, kiedy przypominam sobie tę sytuację, to trochę śmieję się sam z siebie, ale z drugiej strony nie mogę zaprzeczyć faktom, że anioł stróż wtedy spełnił moje takie przyziemne i zwyczajne zachcianki. Nie namawiam was, kochani, abyście wypróbowywali waszych aniołów stróżów, ale myślę, że dobry kontakt z aniołem stróżem to jest połowa sukcesu, bo jeżeli Pan Bóg wysyła dobrego anioła stróża, który was ostrzega, który was prowadzi,
to warto Go słuchać. Warto też prosić Go o różne rzeczy. A teraz chcę udzielić Tobie Bożego błogosławieństwa, aby anioł stróż, który przy Tobie czuwa, żeby miał więcej do powiedzenia niż Twoje własne widzimisię. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa.